Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Mój dzisiejszy uchwyt jest strasznie ogromny, ponieważ trzymam w ręku statyw. Właśnie będę się brał za śniadanie. Jajecznica zapiekana z serkiem. Wygląda to tak. Kuchenka sprawuje się super. To dodatkowo fajnie służy za... Co tutaj jeszcze mi wieje? Oj. To dodatkowo służy za fajną osłonę, więc jest git majonez. Moje danie wygląda tak. Za chwilę będę je konsumował. Jedynym minusem tej kuchenki są te butle. Tu jeszcze na przykład gazu trochę jest, ale on już prawie nie działa, więc... Więc tyle, biorę się za jedzonko. Co ciekawe, nie wiem czy widać będzie, tutaj jeszcze jest taka, o, tu macie siłownię, więc może skorzystam, zobaczę, ale najpierw trzeba zjeść, także jak coś chrupiecie, to smacznego. O, słuchajcie, jak widać na załączonym obrazku, ja już się kieruję w stronę portu w Helsingborgu. Jeszcze w Szwecji, ponieważ wczoraj stwierdziłem, że machnąłem 900, idę spać. 800 na dzisiaj zostało. Także jadę sobie na spokojnie. Problem jest tylko jeden. No, tak jak widzieliście, posprzątałem sobie, znaczy zjadłem się na nie, posprzątałem sobie w aucie w międzyczasie i tak dalej. Natomiast problem jest tylko jeden. Skończyło mi się picie jakiekolwiek. I nie kupowałem w Szwecji, mówię, zajadę, ale nie zajadę i muszę to kupić coś do picia, bo wyjdę z siebie i stanę obok i zrobię to chyba na bogato, po prostu jadę do jakiejś stacji i tyle. Chyba, że na promie, zobaczę, może na promie sobie coś kupię. Tymczasem do promu zostało jakieś 220 km, myślę, że 210 nawet. Wieje dzisiaj strasznie. Będę się do Was odmeldowywał po drodze. Bo na razie no to autostrada. No i sytuacja wygląda tak, że nie dojechałem do portu, ponieważ w pełni spragniony czegoś do picia. Jak i toalety, właśnie się zatrzymałem na stacji. Także zaraz zobaczcie, jakie są ceny na stacji. Aż się boję. Coca-Cola. Muszę Wam powiedzieć, że wcale nie było tak drogo, jak myślałem. Znaczy, było drogo. W porównaniu do polskich warunków to było cholernie drogo. Ale tak jak widzieliście na cenie po przeliczeniu, Monster wychodzi bez kaucji, liczę oczywiście. Tak jak w Niemczech. W Niemczech wychodzi 12,50, tutaj wychodzi 12,60. Więc nie ma tragedii. Poukładam się i będę kontynuował. Więc kontynuując mój wywód. Monster wychodzi 12,60. No. Tutaj też wychodzi 12,60.
cena jest ta sama, tak naprawdę. Natomiast kaucji tutaj jest mniej niż w Niemczech, ponieważ tutaj kaucji jest 2 korony za dużą butelkę i to wychodzi mniej więcej tak jak w Niemczech, około złotówki. Natomiast za puszkę jest 1 korona i tu już wychodzi około 50 groszy, więc mniej. Tymczasem ja kieruję się w stronę portu Helsingborg, już daleko mi nie zostało. Otwieram mojego monsterka za moment. Tutaj pan z menu wyjechał. Pani. Jest jeszcze jedna rzecz, której chcę wam powiedzieć, ale to za chwilę. Kolejną rzeczą jeszcze, o której chciałem powiedzieć. Ja wiem, że Skandynawia jest w czołówce europejskiej, jeżeli chodzi o język angielski. Natomiast niesamowicie imponuje mi to, jak sprzedawcy w różnych miejscach, czy to tutaj na stacji benzynowej, czy wczoraj, przedwczoraj w zasadzie, w tym... zapomniałem, jak się nazywał ten sklep. Ajka, w tej Ajce. W momencie, kiedy przywitam się po angielsku, oni z automatu przechodzą na język angielski. To jest niesamowite, naprawdę. Myślałem, że mi coś dzwoni. No i ułatwia bardzo komunikację, bo na przykład szwedzki jest trudnym językiem, a tak można się bardzo łatwo porozumieć. Tymczasem nie rozgaduję się bardziej, bo jeszcze będzie ku temu dzisiaj okazja. Lecimy na prom. Tak, ja jestem na promie. Mam jakieś 20 minut. Biorę sobie słuchawki. Aparat. No i cóż, idę, podpisuję wam trochę na wiadomości. Szedłem sam raz. Uła. Zatem oficjalnie możemy w Szwecji powiedzieć papa. Nie wiem, kiedy tu wrócę następny raz. No jestem w Danii. W Danii ostatnio byłem. Teraz jestem drugi raz, jak się złożyło. W Danii nasza firma jeździ stosunkowo często. Zresztą na Skandynawie chyba też. No nie wiem, po prostu ja ostatnio tak się kręciłem w takich miejscach, że... Ale ja byłem na Bośni w domu, tak? Więc też jest okej. Bardzo fajny wypad, bardzo fajnie Szwecję wspominam. Przesympatyczni ludzie, naprawdę.
przemili, przesympatyczni, przeuprzejmi ludzie. Nie zmienię zdania. Natomiast teraz trzeba się przedostać przez Danię do Niemiec. Myślałem, że zachód słońca złapię na tym drugim promie, natomiast prawie udało mi się na pierwszym. Pięknie to wygląda w tym momencie. Czy wyglądało, bo teraz to jadę gdzieś przez miasto. No i co? No, jedziemy dalej, nie? Zostało do celu 650 km, także trzeba to zrobić. Pytania. Ale o co chodzi? Tej no. No kurna, jak bum cyk cyk. Z promu wyjeżdża pociąg. No ale wiesz, no, no to muszą jakoś przetransportować, no przecież to też jakoś musi gdzieś tam dotrzeć, tak? Mam pytań. No, ja też nie. Dzień dobry, bezpośrednia relacja z portu w Rodbyhavn. Właśnie rozmawiając z moją... Żoną. Żoną, tak. Żoną. Rozmawiając z moją żoną, co i Marzena mi podpowiada, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Jak nie wiecie, jak nie wiecie, to trudno. Rozkminia... Ja pierdolę, ty nie spodziewałem się, że to tak... Właśnie nie tylko ja! Jestem zszokowany tym, że z promu wyjechał pociąg! Da fuck! Pociąg! Ej no, jeszcze nie widziałem, żeby pociąg promem jeździł, nie? Znaczy pływał, znaczy what the fuck? No właśnie, nie wiadomo co to jak No ale dobra, wjeżdżam na prom. Odmelduję się wam już na promie. Pociąg. Pa! Muszę wam powiedzieć, że strasznie tutaj hałas, ale te tory zniszczyły mi umysł. Na dzisiaj po prostu jestem mindblown. Z racji, już mam jakieś 40 minut. Pora trochę popracować. Ostatnio niestety borykam się z tym, że mam bardzo mało miejsca na dysku. I część, muszę przejrzeć po prostu stare materiały, część materiałów, które się do niczego nie nadawały, a na tym dysku nadal zalegają, usuwać. Bo inaczej... Kurde, to... Bo inaczej to pomimo 2 TB danych, czy dysku, miejsca, które mi się już kończy. Zostało mi jakieś 50 giga. Niedługo nie będę miał na co zgrywać materiału, a tego bym chciał uniknąć. Coś wam pokażę zaraz. Tak wygląda u mnie przestrzeń dyskowa. Nadeszła pora na opuszczenie promu. 200 giga znalazłem na dysku, więc... Jest dobrze. O, ja dotarłem na parking. To mam dokładnie, żeby was nie skłamać, jakieś 25 km miejsca załadunku. Jutro o 16:30 ładujemy. Damen WC, gdzie indziej. Ja nie chcę Damen WC, idę pod prysznic. Mam nadzieję, że tu mają. Jak nie, to się bardzo rozczaruję. Tego bym nie chciał. No i ten. Aparatu zepsuć też bym nie chciał. No teraz uwaga, testy. Czy działa mikrofon? Jest ok. Wypiął mi się mikrofon przy upadku, ale jest ok. A że jestem
tak jak widać, pod prysznicem, to idę się ogarniać. Jak się ogarnę, to się do was jeszcze odezwę. A teraz jestem ciekaw, czy coś zjem jeszcze tutaj. Teraz się ukaże. Właśnie wziąłem dwie z ostatnich kanapek. Jedna tylko została. No można zrobić na ciepło, więc czekam. 4 euro za sztukę. 8 euro za dwie kanapsony. Czy Szwecji to i tak jest nic. W tej Szwecji mi ładnie puściły hamulce. Tak zwana kolacja na bogato. Coś chciałem wam powiedzieć na dobranoc. Bo ostatnio dostaję bardzo dużo wiadomości, że ja tak gadam, że mam wywalone na hejt, aż się tym przejmuję i tak dalej. Wiecie, to nie jest do końca tak, że ja całkiem mam wywalone. I to nie jest też tak, że ja się przejmuję, bo bardzo dużo ludzi zauważyłem, że pisze do mnie, że za bardzo pewne rzeczy biorę do siebie. Wiecie, tu nie chodzi o to, że ja biorę coś do siebie, tylko o to, że po prostu na pewne rzeczy trzeba odpowiedzieć. Bo znajdzie się później kolejna osoba, która stwierdzi, że a nie odpisałem albo nie odpowiedziałem, to na pewno tamta osoba miała rację. A niestety pomyślcie sobie na spokojnie i dojdziecie do takich samych wniosków. Niestety. Ale dobra, nie biorę się za jedzenie. A wam życzę wszystkim dobrej nocy. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszy dzień jednak nie zaczął się aż tak pozytywnie. A, ponieważ wczoraj na tym promie, pamiętacie jaki był wiatr, nie? Tak mnie przewiało. Dzisiaj w gardle urosło mi jedno wielkie jabłko. Także dzisiaj będę raczej mało mówił, ponieważ mówi mi się... Niewygodnie mi się strasznie mówi. Wybaczycie mi, mam nadzieję. Plan jest taki, że trzeba zrobić zakupy, więc jadę na zakupy. Do załadunku mam jeszcze 5 godzin, prawie 4,5 godziny. Ja pierdykam, tragedia. Więc jadę. Muszę wam powiedzieć, że moja rozrzutność wzniosła się na wyżynę. No co prawda zrobiłem takie zakupy, że nieprędko teraz do sklepu pójdę. I no mam taki plan, że do weekendu może by mi starczyło spokojnie. Ale 50 euro w Lidlu zostało. Także no, mów. Biorę się za jedzenie, stawiam się pod firmę. Tam będę musiał poczekać jeszcze jakieś 3,5 godziny, więc wezmę się za edycję odcinka na jutro. Na dzisiaj muszę Przemkowi wysłać. No i co, widzimy się jak się załaduje, nie będę się rozgadywał bez sensu, w ogóle mi się coś naelektryzowałem się strasznie. Bo tak jak mówiłem rano, ciężko mi się mówi. Więc dzisiejszy odcinek będzie krótszy, ewentualnie będzie sporo widoków, ale wątpię. To nie ruszę się, zrobi ciemno. Także do zobaczyska później. Nie, bo już za dużo mnie tam będzie i ludzie będą podejrzewać jakieś głupie rzeczy, znowu będą na jakieś ciemny, tak był to będzie, nie. Właśnie cię nagrałem. Witamy w przekazie na żywo. Staj, co przed chwilą ktoś został wzięty z zaskoczenia, ale to nic. Jest godzina 18, a ja dopiero ruszam, ponieważ załadunek się trochę opóźnił. Mam 1100 km do celu. Zobaczymy jak będzie się w nocy jechało, ponieważ no, przestało, jak słyszycie, gardło mi przestało boleć, bo trochę lepiej mówię. Przynajmniej mogę do was normalnie mówić. No tylko, że no, ciemno jest jak w dupie. Ciemno po prostu. Wyrażaj się! Potem dosyć, że ja mówię w dupie, to jeszcze ty?
Nie jest na słowo. No i będę musiał to wyciąć, no. Dobra, spoko. No, dobra, spoko. No, ale nie przedłużając moich wywodów, no nie mam za bardzo co kręcić, bo ciemno jest strasznie, jest ciemno, a po ciemku wideo wygląda tak jak wygląda, ale będę się do was odzywał, raportował na bieżąco, tak jak zawsze, więc spokojnie, jeszcze nie znikam, do zobaczenia później. Pa, pa. Możesz jeszcze raz. Nie, już nie. Już to nie. Się wypaliło. A, ukręcałem kamerę, nie było dobrze widać. Słychać, znaczy widać. To się zdecyduj. Oj, Marzena. Żono moja. Żono moja. To mnie ta piosenka. Bądź tu, człowieku, poważny! Dobrze, wyłącz na kamerę, bo będziesz, że w ogóle psychiczna jest to. Ludzie w ogóle pomyślą, że ja z Gniezna, albo skądś tam dzwonię, nie wiem. Czemu z Gniezna? Bo tam jest zakład psychiatryczny. Okej, Roki. Dobra. Dobra, wyłączam. No, coś jeszcze pesz? Tak, pozdrowienia z Gniezna. Bu. Jestem już w Austrii, zrobiła się godzina druga, ponieważ mam trochę zapasu, to skorzystam sobie i dzimnę się pół godziny, czy tam godzinę, zobaczę ile mi wyjdzie. Natomiast piłem dzisiaj, bo sobie kupiłem coś takiego. Fanta mandarynkowa. Nie wiem, znawcy może niech się wypowiedzą, bo ja w sumie dawno nie piłem takiej stricte Fanty zwykłej pomarańczowej, ale jakoś nie odczułem różnicy w smaku. No, kupiłem sobie w Lidlu. Już kiedyś kupowałem. One w Polsce też są. Dipy do nachosów. To jest akurat spicy cheese. Czyli serowy, taki pikantny, ostry. No, z ostrością wiele wspólnego nie ma, ale taki delikatny posmak. No, smaczny jest po prostu. Także jak ktoś lubi nachosy, to te sery polecam. Tymczasem jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę wam dzisiaj opowiedzieć i się rozgadać. To będzie taki vlog przegadany, ponieważ no zrobiłem dzisiaj 676 km już, no stop jadę. Nie mam co nagrywać, naprawdę. Natomiast moja gadka będzie bardzo schizowa, ponieważ stwierdziłem, iż zatem dlatego, że pierwszy raz chyba zrobię tak, że będę gadał w trakcie timelapsa. Ale to najpierw drzemka, a potem będziemy działać. Także do zobaczenia dla was za chwilę. Witam po przerwie. Pospałem sobie jednak trochę dłużej jak godzinkę. Grunt to być wyspanym z okółkiem. I teraz tak jak obiecałem, powiem wam o jednej rzeczy. Bo w ogóle jest kilka rzeczy, które chcę wam powiedzieć, ale no, muszę to powiedzieć na kilka odcinków, tak? Więc dzisiaj opowiem wam o jednej rzeczy, o której ostatnio mi nie wyszło. No to dzisiaj wam opowiem. I to będzie najbardziej schizowy dialog, ponieważ będę go robił w trakcie timelapsa. Także możecie dostać oczopląsu. No zobaczymy, taki eksperyment. Jedziemy. Okej. Okay. Więc
mogę rozpoczynać mój monolog do was. Mianowicie chciałbym poruszyć temat, który ostatnio strasznie stał się dla mnie jak taki trochę może męczący. Nie, on, moja znajoma stwierdziła po rozmowie ze mną, że no niestety wy, moi widzowie, nie znacie mnie na aż tak blisko, na tyle, może ja też nie do końca pokazuję do tego stopnia siebie na filmach, ale nie uważam tego za moją wadę, jakby nie było, ale nie do końca pokazuję siebie na filmach tak, żebyście mnie znali aż tak dobrze. Mianowicie, o co chodzi? Chodzi o różnego rodzaju komentarze negatywne, czy jak to niektórzy twierdzą, hejtów. I wiecie, właśnie o co chodzi, żeby tak tego nie przedłużać, bo to będzie trwało i trwało i trwało i trwało, a tego bym chciał uniknąć. Chodzi ogólnie o to, że ostatnio bardzo dużo dostaję maili czy wiadomości prywatnych, żebym się nie przejmował, nawet w komentarzach się powiem, że żebym się nie przejmował hejtami, bo tak mówię, że ja się tym nie przejmuję, a pokazuję coraz częściej, że jednak mnie to trafia i tak dalej, i tak dalej. No i to jest takie trochę wasze mylne wrażenie, ponieważ to nie jest tak, że mnie to trafia, czy tak, że ja się tym przejmuję. Po prostu ja mam taki charakter, że na każdy zaczepny komentarz lubię odpowiedzieć. I czasami naprawdę, no, mam kilku znajomych, których udzieliła mi się straszna taka ironia, że czasami aż ironia za mnie, ja staram się tego uniknąć, żeby nie zrazić niektórych komentujących, aczkolwiek jeżeli widzę, że ktoś pozwala sobie na więcej w stosunku do mnie i ten komentarz zaczyna być już taki trochę bezpośredni, to ja też mogę sobie pozwolić wtedy na ironię i takie uszczypliwość taką w komentarzu, w odpowiedzi, tak? Więc to nie jest bardziej tak, że no, mnie to trafia, tylko ja po prostu no, lubię reagować na takie komentarze. Ja wiem, że powinienem takich ludzi olać czasami, ale z drugiej strony to jest też tak, że jeżeli ktoś mnie komentuje negatywnie czy krytykuje, nie mogę tego traktować jako hejt. To nie jest hejt, to jest po prostu krytyka. A ja na krytykę lubię odpowiadać. Jakkolwiek ktoś zdania by nie miał, a często gęsto jest tak, że ktoś wchodzi na ten kanał i wyrabia sobie zdanie na podstawie 2, 3, 4 czy tam 10 odcinków. Naprawdę jest na przykład zgoła inna, to albo napiszę bezpośrednio, że rozmija się z prawdą i pierdzieli głupoty, albo właśnie w ten mój sposób, taki uszczypliwy sposób, taki przesiąknięty ironią, napiszę mu, że no, robisz siebie kretyna, bo wygłasza komentarz na podstawie kilku odcinków, a naprawdę jest inna, tak? Wystarczyłoby obejrzeć kilka więcej i już jest ten, już jest problem, no, problem rozwiązany. Dlatego, wiecie, to też nie jest do końca tak, że w jakiś tam sposób przeżywam to, bo nie przeżywam. Ja mam ostatnio bardzo duży problem z pokazaniem tego właśnie, jak ja to odbieram. Dlaczego? Bo trochę ze mnie się wylewa czasami frustracja z innych powodów, których, wiecie jak to jest, na YouTubie nie zawsze o wszystkim trzeba gadać. Ja staram się raczej przekazywać pozytywną energię na tych filmach, ale czasami jest też tak, że ma człowiek gorszy dzień i nie da się tego uniknąć. I na przykład jak nagrywam codziennie, to widać po mnie, tak? Ja jestem akurat takim człowiekiem, któremu ciężko ukryć jakieś tam emocje. Jeżeli jest sfrustrowany z jakiegoś powodu, czy coś go wnerwiło danego dnia, to żebym nie wiem jak się starał, ja tego nie ukryję. Więc pojawiają się odcinki takie, gdzie ja w jakiś tam sposób, jak to niektórzy twierdzą, zaczynam marudzić i narzekać i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek ja i tak uważam, że to nie jest marudzenie.
bo gdybyście widzieli moje marudzenie, to naprawdę, odechciałoby się niektórym oglądać. Natomiast, no tak jak mówię, ja nie uważam, że ja jakoś przejmuję się hejtem. Gdybym się przejmował hejtem, czy tymi negatywnymi komentarzami, które się pojawiają, bo należy to oddzielić jedno od drugiego, to już dawno bym ten kanał pierdzielnął w cholerę, nie kręcił dalej i tak dalej. Jedyna rzecz, to już mówiłem wam w Q&A, która mnie na przykład, która mnie trafia, naprawdę mnie trafia, to nie jest to, że ktoś twierdzi, że ja jestem taki śmaki, owaki i tak dalej, bo to mnie nie rusza. Natomiast trafia mnie, jeżeli ktoś napisze, że ja, no nie wiem, nie staram się, że ja was widzów olewam, że jak długo nie odpisuję, to w ogóle mam w dupie i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie komentarze, które ja nie powinienem tego mówić, bo to będzie ludzi, którzy chcą mi dogryźć, to będzie taki, tutaj strzelajcie, tutaj jest otwarta bramka, bez bramkarza i możecie strzelać, mnie dobić, tak? Ale jestem trochę niepoprawnym optymistą, jeżeli chodzi o wiarę w ludzi. No i jakoś tak stwierdzam, że mogę się z wami tym podzielić. Bo może wtedy ktoś takiej osobie wytłumaczy, że no to nie jest do końca tak. Część ludzi twierdzi, że jeżeli napisze do mnie prywatną wiadomość, no to jestem zobligowany odpisać. Natomiast ja już teraz nie odpisuję na wiadomości, które są zadawane przez ludzi, którzy są leniwi i nie chcę im się nawet zajrzeć w opis kanału, z jakie wiadomości olewam. No i często gęsto jest tak, że w ogóle nie odpisuję na wiadomości przez tydzień, dopiero po tygodniu odpisuję. I czasami ktoś tam się zawieruszy, jak go tak odkładam i nie odpiszę. I wiecie, no można mieć pretensje, że jestem niesłowny, bo obiecałem odpisać. No można też próbować zrozumieć, że nie pisze do mnie 2-3 osoby dziennie, tylko to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu wiadomości dziennie. I w momencie, kiedy ja mam 3 dni takie, że ledwo znajduję czas na montaż, to po 3 dniach mam tych wiadomości nieraz 100. Żeby to przefiltrować, odczytać i odpisać na najważniejsze, takie, które wymagają odpisania, to wymaga już w tym momencie niekiedy 2-3, czasami nawet 4 godzin siedzenia. Przez 4 godziny ja montuję 2-3 odcinki, więc sami możecie zrozumieć. Jeżeli ktoś celuje w to, że na przykład nie ma odcinka, albo w to, że nie odpisuje, to tak, to mnie rusza. I tutaj przyznaję się, oto mam ból dupy i to jest mój czoły punkt. No, tym się przejmuję. Ale nie przejmuję się jakimiś tam komentarzami, nie wiem, na temat moich zębów, na temat mojego wyglądu, czy czegokolwiek. Jeżeli ktoś nie potrafi zrozumieć tego, co ja pokazuję w filmach codziennie, czyli że nie zawsze można umyć te zęby, czyli że nie zawsze można wziąć ten prysznic, zęby to można umyć, nie zawsze można wziąć ten prysznic, czy no nie zawsze można zmontować odcinek, bo praca jest przede wszystkim moim priorytetem, bo dużo ludzi, owszem, jestem youtuberem, no okej, można tak powiedzieć, bo tak naprawdę wykonuję całkiem sporo roboty na tego YouTube'a, ale przede wszystkim jestem kierowcą i to jest moja główna praca, którą najbardziej muszę szanować, to jest mój priorytet. Jeżeli kiedyś te priorytety się odmienią, a liczę na to, że będę, powiedzmy, no może niekoniecznie z YouTube'a, ale ze zrobienia filmów miał hajs, ale to właśnie, jeżeli priorytety się odmienią, ja założę własną firmę, czy cokolwiek, zajmę się czymkolwiek innym, to też nadal moja firma będzie priorytetem, a YouTube dopiero stał z boku. Chyba że naprawdę ten YouTube stanie się priorytetem, co szczerze mówiąc, biorę z dystansem strasznym, bo musiałbym mieć tak wierną widownię jak was w tym momencie, żeby zarabiać na tyle, żeby sobie pozwolić na to, żeby zarabiać tylko z YouTube'a. A przy 10 tysiącach, czy obecnie wczoraj pękło 12 tysięcy widzów, to jeszcze da radę osiągnąć, ale przy 100 tysiącach to już będzie coraz gorzej z tym odsetkiem ludzi, którzy będą te reklamy chociażby wyświetlać, już nie mówię o klikaniu w nich, ale temat reklam to poruszę w osobnym filmie, jak już nie poruszę. Nie wiem, kiedy to będzie emitowane tak naprawdę.
No, także to by było na tyle mojego wywodu, bo za dużo się rozgadam. Wy sobie jeszcze patrzycie chwilę na timelapse'a albo nie, bo nie wiem ile to zejdzie. No i ja sobie jadę dalej. Będę się tankował w Innsbrucku. To już będziemy się widzieć w kolejnym odcinku. Czasem ja sobie zjeżdżam na dół. Znaczy, no na razie jeszcze jadę troszkę pod górę, ale jadę dalej. Do celu zostało mi tam, nie wiem, chyba 400 km. Także do zobaczenia w odcinku jutro. I pamiętajcie, że to nie jest tak, że ja się tym jakoś przejmuję. Dużo ludzi właśnie tak odbiera, zresztą nie pisać, czym się nie przejmował, olał i tak dalej. Tylko to jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem. Na niektóre komentarze ja po prostu muszę odpisać. Bo jeżeli pojawia się komentarz insynuujący mi coś i wchodzi nowa osoba na kanał, przeczyta taki komentarz, to może jakoś to odebrać, tak? Niekoniecznie tak jak wy, którzy mnie oglądacie cały czas. Jeżeli ja nie odniosę się do takiego komentarza w jakikolwiek sposób, często, gęsto taką osobę taki komentarz może zrazić. Więc musicie to też brać pod uwagę, że w jakiś tam sposób, zaczynając tworzyć na YouTube, wystawiłem się na obstrzał i muszę jakoś się przed tym obstrzałem bronić. Nie wszystko da się przemilczeć. Ja wiem, że może niektóre rzeczy powinienem, ale no, ja to się też wiąże z tym, że ja bym chciał tak każdemu odpisywać, z każdym z was pogadać, tylko że właśnie sobie powoli uświadamiam, że się nie da. I strasznie nad tym ubolewam. Bo naprawdę, z każdym z chęcią bym chciał pogadać, odpisać każdemu, kto do mnie pisze, tak żeby mieć z wami kontakt, ale no, nie da się. Mam nadzieję, że to rozumiecie. No. Także trzymajcie się. Do jutra. I dobrej nocy. Na razie. Pyk. Send me, I know you.